Do pracy w programie superkoderzy najlepiej posiadać konto nauczycielskie w Scratchu. W tym krótkim filmiku pokażę, w jaki sposób je założyć i w czym ono może nam pomóc. Żeby założyć konto nauczycielskie w Scratchu, najlepiej wejść w pokazany właśnie adres internetowy. Następnie przesunąć się na dół do miejsca, w którym zostanie znalezione okienko prośba o konto. Ja już posiadam konto, dlatego przejdę przez proces rejestracji, podając nie swoje dane i nie będę tego procesu kończył. Klikam prośba o konto, wpisuję nazwę użytkownika, następnie hasło. To bardzo ważne, żeby takie hasło zapisać, pamiętać, bo później, kiedy będziemy chcieli się zarejestrować, zalogować, musimy to konto podać, to hasło podać ponownie. Kiedy już mamy wpisany login i wpisane hasło, klikamy sobie w następny krok. Tutaj pojawi się miesiąc urodzenia, rok urodzenia, płeć, a także kraj. Żeby szybko znaleźć Polskę, dobrze kliknąć na klawiaturze literkę P. Pojawią się państwa zaczynające się od tej litery i tutaj łatwo znajdziemy Poland, czyli Polskę. Klikam i następny krok. Imię i nazwisko. Następny krok. Numer telefonu. Zgadzam się na to, żeby zespół Scratcha mógł do mnie zadzwonić celem weryfikacji. Następny krok. Organizacja. Tutaj dobrze wpisać nazwę szkoły. Rola nauczyciel. Szkoła podstawowa. Następny krok. Tutaj adres. Miejscowość. Stan to województwo. Kod pocztowy jest niewymagany, więc następny krok. Co planuję robić z wykorzystaniem Scratcha? Na pewno, że superkoderzy. Superkoderzy, następny krok, mail, który podaję. Kiedy podam mail, klikam następny krok i na moją skrzynkę mailową przyjdzie link, który będzie potwierdzeniem tego, że po jego kliknięciu moje konto będzie w pełni funkcjonalne. Kiedy już przeszliśmy proces rejestracji, możemy przejść na stronę scratch.mit.edu i po prostu się zalogować. Więc wpisuję swój login, hasło i klikam w ikonkę zaloguj się. Dzięki temu jestem już na swoim koncie nauczycielskim. Można to poznać po tym, że jest cześć Kiavo, czyli mój login, i na dole jest napisane konto nauczyciela. Teraz chcę utworzyć swoją własną klasę, ponieważ jedną z zalet konta nauczycielskiego jest to, że mogę zarejestrować swoich uczniów i nie potrzebujemy do tego adresów mailowych, co jest bardzo korzystne, jeśli chodzi o RODO. I też nie trzeba prosić rodziców o takie dane. Więc rozwijam okienko w prawym górnym rogu, klikam w moje klasy. I w prawym górnym rogu jest plusik nowa klasa. Klikam i wpisuję nazwę superkoderzy 2021 i klikam dodaj klasy. Teraz, kiedy posiadam już swoją klasę, potrzebuję do niej dodać swoich uczniów. Dlatego wchodzę w zakładkę Studenci, klikam na nią i w tym miejscu mogę wprowadzić swoich uczniów. Mogę to zrobić pojedynczo, jednak najczęściej wprowadzam więcej niż jednego ucznia. Jak to zrobić? Potrzebuję do tego skorzystać z arkusza kalkulacyjnego i wprowadzić tutaj plik CSV. Jak to zrobić? Wystarczy uruchomić program, który pozwoli mi na stworzenie takiego arkusza i w kolumnie A wpisać loginy uczniów,
a w kolumnie B ich hasła. Następnie wejdź w plik, zapisz jako i w typach plików wybrać CSV, tekst CSV.csv, takie rozszerzenie. Kiedy to mam, jeszcze dopiszesz sobie tutaj 20. Zapiszę go na pulpicie. Zapisz. Zachowaj format. Tak. Udało się. Przechodzimy do Scratcha. Klikam na wysyłanie CSV. Klikam wybierz plik. Wybieram utworzony plik. Zatwierdzam, że nie podałem żadnych danych, które pozwoliłyby na to, żeby moich uczniów odnaleźć, typu nazwisko czy też adres. I klikam wyślij. Przesyła się. I już w swojej klasie mam swoich uczniów. Jeszcze chwilkę potrwa, zanim pojawią się tutaj ikonki kota. Dzięki temu nasi uczniowie będą mogli się przy pomocy tych loginów, które stworzyliśmy, i haseł zalogować w Scratchu. I nie potrzebowaliśmy do tego żadnych adresów mail oprócz naszego. Powodzenia!